jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Kolejne. Chodźcie już, nie bójcie się. Tylko nie zabijcie się o te kable wszystkie. O Boże, to oni! Nie bójcie się, to oni! Boże, jesteśmy! To oni! O, już się inaczej spuściłem. A mówiłam, żebyście się... chciałam ich rozsadzić chociaż na chwilę, bo oni są nierozłączni. Czy to okazuje... dlatego, że ja jestem taki atrakcyjny i nie można przyjąć. Nie, ja parę chwil z Dawidem, a potem się przesiądę. Dobrze, Dawid i Kuba. Kuba i Dawid. Nie można ich na 5 minut rozdzielić. Kazali nam mikrofony trzymać. Czekajcie, bo ja przestawiam. Mamy lizać mikrofony. Kuba i Dawid są dzisiaj też naszymi gośćmi. Cześć. Cześć. A was dawno też u mnie nie było. Byliśmy rok temu. Ja pamiętam. Dwa lata temu. Dwa lata temu, a potem byliśmy z Piotrem i Pawłem. Jak byli, to wpadliście rzeczywiście. Byli, tak. Ja pamiętam, o właśnie, macie tutaj, żebyście się napili też czegoś. O, dziękujemy bardzo. Adrian spełnia, widzicie, jak to przez daje sobie radę. On się stresował się, że mu się ręce trzęsą. Ale... A to jest zwykła Coca-Cola, słuchajcie, bo oni jak zwykle oszukują i potem mówią, że my jesteśmy pijaczki. Tak, właśnie, a nie jesteśmy, znaczy no dobra. powiedzcie, co tam u was, wszystko dobrze, bo jesteście, wtedy jak byliście u mnie, za drugi raz jeszcze nie byliście małżeństwem też chyba, czy byliście już? Chyba nie. Czy byliście już? Nie wiem, mi się wydaje, że małżeństwem jesteśmy już od zawsze, także wiesz. Właśnie chciałem zapytać, coś się zmieniło w domu? 10 lat ze sobą, więc. Coś się zmieniło w domu, czy nie, po tym ślubie? No dzieci w drodze, wiesz. Kurwa, nie daj Boże, naprawdę dzieci chcecie mieć? Oczywiście, że chcemy. Naprawdę chcecie mieć Oczywiście, dzieci? Że chcemy. Boże. Tak. Masakra. Wiesz co, straszne. Po ślubie co się zmieniło? Zawsze jest tak, że ja więcej mówię, więc teraz ty masz mówić. O, proszę. Nic się nie zmieniło po ślubie. No. O, i powiedział. Nic się nie zmieniło. A powiedz mi tylko, powiedzcie mi właściwie obaj, czy teraz na Boże tak, rzadziej seks, częściej seks? Seksem? Ponoć po ślubie jest rzadziej. Nie, po ślubie to było bardzo często, bo byliśmy na Maderze i poznawaliśmy Maderę w każdym miejscu. W każdym miejscu. Czyli tak na plaży, na kocu, na kamieniu. Ale wiesz, na plaży tam są kamieniste, więc ciężko. To ile przygotować kamieniste? Ale zobacz. Śniaki na tyłku. Ale próbowali, ewidentnie skoro wiedzą, że jest ciężko na tych kamieniach. Ja widziałem zdjęcia na live. Co? Było coś? Ona się kamera włączyła. Piotr i Paweł włączył. No dobra, ale powiedzcie tak, no bo teraz ostatnio sąd. Lubicie chodzić do sądów? Wiesz co, jak ja przez całe życie nie miałem nic wspólnego z sądem, to odkąd zaczęliśmy się gdzieś tam w sprawy LGBT angażować, to mamy już 3 sprawy sądowe. To jest właśnie to. Człowiek chce żyć normalnie, no. Robić normalne rzeczy i nagle jesteś co chwilę w sądzie, kurwa. Ja mam to samo. Tak, w tym tygodniu, tak, w ciągu miesiąca mam 3 rozprawy. No właśnie. Tak to się nagromadziło. No ale właśnie, nie macie co robić, dużo wolnego czasu, kurwa. Oczywiście, że tak. Jako publiczność. Nie? Ja? Sam to dał bardzo ważny wyrok generalnie. Ale to nie powiedzcie, nie to no jest negatywny nie jak do końca, ale to jest jednak duży krok. Powiedz, o co chodzi w ogóle, bo chodziło o to, żeby sąd, znaczy wy chcieliście, żeby państwo polskie o transkrypcję małżeństwa naszego w Polsce. Tak. I nie udało się. No właśnie. Się nie udało, ale... Ale co się udało? Uważam, że jest duży jakby tutaj poprawa i jakby postęp, ponieważ sędzia mówi mi, że 18 artykuł Konstytucji nie zabrania małżeństwa, więc... On już nie jest sędzią, rozumiem. No nie wiadomo, jak się potoczą jego losy. Już jest odwołany. U Zbyszka, więc... Nie no, generalnie my jesteśmy za mało obeznani z prawem, żeby wiedzieć, czy to jest bardzo ważna sprawa, czy trochę ważna, czy mało ważna. Jakby polegamy tutaj opinii naszym prawnikom. Których wiecie, mamy dzięki kampanii tyle, przeciw homofobii. Ja myślę, że to jest o tyle ważne. Kiedyś pamiętam moją taką jedną sprawę, kiedy miałem problemy z sąsiadem, który z powodów homofobicznych mnie atakował. I na przykład dla mnie było ważne to, że sędzia w którymś momencie, zresztą nie tylko dla mnie, też dla organizacji pozarządowych, które się tym zajmowały, obserwowały to, że sędzia w uzasadnieniu jakby wyroku mówi o motywacji homofobicznej, co się rzadko zdarza. Więc ja myślę, że to, co wy mówicie i to, co się udało wam osiągnąć i waszym przedstawicielom, to właśnie to, że pojawia się wprost jakby to sformułowanie. Bo my o tym wiemy od dawna, że artykuł 32 wcale nie zabrania małżeństw. 18. 32 jest od czego innego. Przepraszam. Tak. Już dobra, pomyliłem się. Ważne. Dobra, też jest ważne. Nie, ale wiesz co, bo tak... To się zabrania. Wiesz co, bo tak powiem teraz chwilę poważnie, że jak byliśmy na sprawie sądowej, i mówi ci sędzia, że nie uznaje tego małżeństwa i że odrzuca naszą skargę, to był taki moment, że my się czuliśmy tak jakby sąd chciał odebrać nam to małżeństwo i naprawdę to przeżyliśmy, myślę, że przez kilka dni mieliśmy takiego naprawdę doła, mimo że wcześniej nam odmówił Urząd Stanu Cywilnego, mimo że odmówił wcześniej wojewoda.
Dopiero to uzasadnienie, szczególnie jak przyszło pisemne, to faktycznie nam też prawnicy uzmysłowili, że to jest naprawdę ważna rzecz i że to pierwszy raz w Polsce sąd na sali sądowej się wypowiedział, a nie był to sędzia, tak jak do tej pory profesor Łętowska czy profesor Płatek, którzy te zdania wypowiadali. Nie jako opinie prywatne, prawda? Więc też po naszej sprawie była druga sprawa też chłopaków, którzy chcieli dokonać transkrypcji małżeństwa w Polsce. Czyli więcej was jest. Oczywiście. Tak, cztery przypadki znamy. Razem. To jest tylko cztery pary gejowskie są w Polsce. Nie, kurde, ja tu mówię coś ważnego! I też wiemy, że sędziowie się posiłkowali też naszym uzasadnieniem i też w uzasadnieniu ich też stwierdzili, że artykuł 18 nie przeszkadza we wprowadzeniu małżeństw jednopłciowych w Polsce. To nie ma warunków do rozmowy w ogóle, nie, poważnych rozmów. Trochę jest to, nie, oczywiście, że to co mówimy jest poważne, natomiast też trochę próbujemy się śmiać, bo to tak zawsze. Oni się z nas śmieją, że małżeństwa nam nie dali. Nie, ale misia, tylko dla czterech osób, żeby to robić jaką aferę. Właśnie. I żeby też chłop z chłopem. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.